Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Kompozycje i dekoracje roślinne. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Do tworzenia kompozycji z elementów suchych niezbędny jest suchy materiał roślinny. Możemy go kupić w kwieciarni lub hurtowni, albo samodzielnie zebrać w lesie, na polu i w ogrodzie. W tej części szkolenia poznamy wybrane metody jego suszenia i utrwalania. Metoda zielarska polega na suszeniu roślin powiązanych w pęczki, które zawiesza się kwiatami w dół. Suszymy na strychu lub w innym suchym pomieszczeniu o temperaturze najlepiej powyżej 20 stopni Celsjusza z dobrym przepływem powietrza. Pęczki nie powinny być duże. Róże wieszamy po 5 sztuk, lawendę po 30 sztuk. Pęczki zawiesza się w odległości 10-15 cm od sufitu w odstępach 20-25 cm. Najlepiej suszyć w ciemności, w pełnym słońcu, suszymy tylko zboża i trawy. Metoda zielnikowa. Jest to suszenie pomiędzy gazetami, kartami książek. Tak przygotowany materiał obciążamy. Raz w tygodniu przeglądamy zasoby, jeśli papier jest wilgotny, wymieniamy na suchy. Profesjonalnie suszy się w prasach zielarskich. Suszenie pomiędzy papierem trwa co najmniej trzy tygodnie, a nawet kilka miesięcy. Nie poleca się suszenia tą metodą roślin mięsistych, zawierających dużo wody. Suszenie w pozycji naturalnej. W ten sposób suszy się rośliny o sztywnych liściach, które się nie wyginają i nie więdną w czasie suszenia. Metoda ta pozwala na zachowanie naturalnych kształtów kwiatostanów i pędów. Rośliny wstawia się do wysokich naczyń. Metodą tą suszymy mikołajki, krwawnik, jęczmień grzywiasty. Pałki wodne, czosnki, zatrwian i trawę pampasową. Takie rośliny jak gipsówka, ostróżka, miesiącznica, krwawnik i jęczmienik żywiasty można zasuszać w wazonie wypełnionym wodą do 4-5 cm wysokości. Suszenie w kuchence mikrofalowej to sposób wyłącznie amatorski. Zaletą jest krótki czas suszenia, od kilku do kilkunastu minut. W zależności od mocy kuchenki i zawartości wody w roślinie. Kwiaty nie powinny być mokre ani w pełni rozwinięte, bo po wysuszeniu mogą się rozsypać. Dobrze suszą się między innymi. Suszenie na siatce polega na rozłożeniu samych główek kwiatów. Pojedyncze koszyczki kwiatowe, np. kocanek czy słoneczników, strąków, szyszek, owocostanów, karczochów, kolb kukurydzy, kwiatostanów, 9 sił. A także roślin, które można suszyć należąco. Układa się na rozpiętych siatkach drucianych lub plastikowych. Amatorsko można użyć firanek. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej. Na platformie edukacyjnej.